Mateusz Kuźniewski, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Fanklub Studio. Dziś będziemy dyskutować o derbach Poznania, które już za nami. Po raz pierwszy od 25 lat Lech Poznań i Warta zmierzyły się ze sobą w Ekstraklasie i ostatecznie lepszy okazał się Kolejosz, ale minimalnie 1-0 wygrała drużyna Dariusza Żurawia po trafieniu Jakuba Modera w doliczonym czasie gry z rzutu karnego, a wcześniej ręką piłki dotknął w polu karnym Łukasz Trałka. Także historia naprawdę ciekawa, bo to przecież były kapitan Kolejosza i takie niecodzienne rozstrzygnięcie tych derbów. I o tym rozstrzygnięciu porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. Jakub Szymczak, dziennikarz sportowy, kiedyś między innymi media klubowe Lecha Poznań. Wutek też, witam serdecznie. Tak się składa. I Jakub Treć, dziennikarz Przeglądu Sportowego, witam serdecznie. Dzień dobry. Panowie, jaka wasza ocena tego spotkania? Może zacznijmy od tej specyficznej sytuacji w końcówce spotkania, bo tak jak Łukasz Trałka pewnie był ciekaw, jak będzie wyglądał ten jego powrót na Bułgarską, tak skończyło się to dla niego nieciekawie, a trochę szkoda, bo moim zdaniem był wczoraj jednym z tych piłkarzy, którzy w Warcie swojego występu wstydzić się nie musieli. No znam Łukasza osobiście i wiem, że na pewno strasznie to przeżywał. Już też bardzo ciekawa była ta wypowiedź w Kanal Plus w przerwie meczu właśnie, gdzie też mówił, że widać było, że bardzo mu zależy na tym, żeby się pokazać. Tak bardzo żałował też swojej sytuacji tej z pierwszej połowy. No widać było, że Łukaszowi bardzo zależało i był rzeczywiście chyba najlepszym zawodnikiem Warty w tym meczu. No, straszny niefart, no, ale decyzja sędziego moim zdaniem słuszna. No, rzut karny Lechowi się w tej sytuacji na pewno należał. Bramka, Modera, strzał. Mówi się, że Lis miał to na rękach, ale szans nie miał żadnych na wyjęcie. To jednak był zbyt mocny strzał. Powiem tak, no, z przebiegu meczu Lech może o tą jedną bramkę rzeczywiście był lepszy, ale nie mam wątpliwości, że jak przejrzymy wszystkie mecze Lecha ligowe z tego sezonu, to chyba był to najsłabszy występ Lecha i paradoksalnie pierwszy, w którym zgarniają komplet punktów. Witamy w polskiej lidze po prostu. No i futbol generalnie nie zna logiki i to jest kolejny dowód na to, że rzeczywiście tak to wygląda z twojej perspektywy, bo jeszcze tak wróćmy do tego rzutu karnego. Kiedy podchodził Kuba Moder do tego rzutu karnego, to pamiętam Damian Smyk z Weszło powiedział: pamiętajcie, że to jest Adrian Lis. A ja sobie tak pomyślałem, no tak, ale to jest z kolei Kuba Moder, który raczej uderzyć potrafi. I o ile Adrian Lis rzeczywiście wyczuł intencję, no to ten strzał był na tyle dobry, że trudno było tutaj mówić o skutecznej interwencji. Kuba Moder jest wychowankiem Warty, więc o tym nie zapominajmy, więc ta historia jeszcze jest bardziej ciekawa przez to. Natomiast no Adrian Lis wcześniej, wiadomo, jak się gazeta rządzi się swoimi prawami, wcześniej staraliśmy się wybierać bohatera meczu czy jakiś taki plus. No i trzeba było zmienić, bo po idealnej, świetnej interwencji przy strzale Kaczarawy no, nie miał zbyt wiele do powiedzenia, mimo że wyczuł intencję, tak, Modera. Więc Lis grał naprawdę dobre spotkanie. Z Piastem również obronił jedną kluczową sytuację, więc no, na pewno Adrian Lis może żałować i Łukasz Trałka, bo tam w tygodniu poprzedzającym to spotkanie wiele osób tak spekulowało i to coś czuło, że Łukasz Trałka będzie ważny w tym spotkaniu, ale prędzej było słychać głosy, że to będzie 90. minuta i jakaś główka, gol dla Warty, tak? I też mogło tak być, bo Trałka wykonywał wcześniej rzut rożny, po którym Ławniczak bardzo ciekawie uderzył i no tylko interwencja Bednarka jakby uchroniła Lecha przed stratą tej bramki, a to był taki mecz chyba do tej pierwszej. Kto strzeli, ten wygrywa, bo tak ten mecz się układał. W pierwszej połowie Łukasz Trałka miał zresztą swoją okazję do tego, by gola strzelić, przyjął piłkę w polu karnym, tak sytuacyjnie uderzył, obronił Bednarek. No nie był to groźny strzał o tyle, że na przyjemnym pułapie dla bramkarza ta piłka była uderzona, ale to było dobre spotkanie Łukasza Trałki. No, chyba nie chciał zostać zapamiętany z tego meczu w ten sposób Łukasz Trałka. O samym meczu jeszcze trochę porozmawiajmy, bo jego przebieg zaskoczył ciebie, Kuba, w jakikolwiek sposób. Wszyscy spodziewali się wyraźnej dominacji Lecha Poznań, a ja tak po 15-20 minutach napisałem takiego tweeta, że spodziewałem się, że to Warta będzie czekać na kontry, a to Lech na razie tak gra, bo pierwsze 20 minut grę prowadziła Warta Poznań, potem dopiero zaczęło się to zmieniać. Znaczy, pierwsze 20 minut to na pewno było szokujące. Jeśli chodzi o przebieg gry, to tego się nikt nie spodziewał. Ja się spodziewałem, szczerze mówiąc, łatwego zwycięstwa Lecha Poznań. Ja wiem, że Warta dobrze broni, natomiast Warta jest takim zespołem bardzo mało zbilansowanym. Ma zdecydowanie lepiej broni, jest mało groźna w ofensywie. No, wydawało się, że dla Lecha idealny rywal, no bo Lech akurat w ofensywie powinien sobie poradzić, a i z tyłu nie będzie miał wielkich problemów, więc wszystko powinno być łatwo, lekko i przyjemnie. Tak nie było. Warta rzeczywiście w tych pierwszych
15-20 minutach zaskoczyła. Natomiast potem też trzeba sobie zdać sprawę, że Lech aż miał przewagę taką sytuacyjną, może miał rzeczywiście zdecydowanie częściej piłkę niż w tych pierwszych fragmentach, no ale nie przekładało się to na jakieś wyjątkowe sytuacje bramkowe. Dopiero ten ostatni kwadrans, to była taka rzeczywiście już dominacja Lecha, której się, można powiedzieć, że spodziewałem w przekroju całego spotkania. Bardzo jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę po tym meczu. Już gołym okiem było widać, że no, Lech ma po prostu lepszych zawodników indywidualnie. Oni są zawsze troszkę szybsi, zawsze gdzieś tam szybciej tą piłkę dziubną. I jeśli spojrzymy sobie też bardzo ciekawe statystyki potem wygranych pojedynków, no to ta przewaga Lecha była wysoka, tam ponad 60% w pierwszej połowie, także no tych, i to grubo ponad 60%. Także było widać, że te pojedynki Lech wygrywał, no, a to jest sól piłki nożnej, naprawdę, pojedynki 1-1. Dziwne, że to się nie przekładało na sytuacje bramkowe. No to jest chyba jednak niestety ta Thibaut dependencja, jak to niektórzy nazywają. No. Tak, Thibaut dependencja, rzeczywiście tak to trochę wygląda, bo dopóki nie było Tiby na boisku, to ja miałem wrażenie, że Lech Poznań rzeczywiście ma lepszych piłkarzy, którzy wygrywają pojedynki, którzy są szybsi, bo warcie bardzo, to o tym jeszcze porozmawiamy, też brakowało szybkości i chyba w tej ekstraklasie trochę brakuje szybkości. Cały czas mam wrażenie, że Warta gra tempem pierwszoligowym. Ale wracając, Lech miał indywidualne umiejętności, miał jakość, ale brakowało pana dyrektora, który spowoduje, że ta gra będzie płynna, że ona będzie przebiegać na zasadach Lecha Poznań i tych zasad nie było. Filip Marchwiński pod tym względem, jeszcze Kuba, ciebie zapytam, zdał egzamin czy nie do końca? Zdecydowanie nie zdał, ale też myślę, że to nie jest chyba pozycja Filipa Marchwińskiego, ta pozycja Tiby, taka ósemka. Że to jest dla niego, wydaje mi się, że za nisko i ten mecz to pokazał. On był zagubiony w tym spotkaniu na boisku, nie mógł sobie znaleźć miejsca, a jednak wszedł pan dyrektor, pan Tiba i zrobił grę, prawda? Jest taka, że też Tiba wszedł tam w 50 którejś minucie, zdążył przez ten czas zaliczyć 5 strat, ale to jest, wiem, że niektórych, jak na przykład Mateusza Szmanderę, irytuje tym Pedro Tiba, no, ale prawda jest taka, że Pedro Tiba zaliczy te 5 strat, a przy okazji wykona 3-4 podania kluczowe w tym czasie, więc to jest rzecz, może w tym meczu akurat ich rzeczywiście aż tylu nie miał, no, ale ta akcja, po której był rzut karny, no to on się przedzierał tam z piłką. Regulowanie tempa, to jest chyba też to, co robi Pedro Tiba i tego mi bardzo brakowało w pierwszej połowie, właściwie do momentu, kiedy Tiba wszedł na boisko. I teraz pytanie, czy Lech, żeby grać dobrze, żeby grać na swoim poziomie, żeby te indywidualne umiejętności przekładały się na dobrą grę całej drużyny, potrzebuje Pedro Tiby. Wiemy już, że Filip Marchwiński być może nie jest tym piłkarzem, który może go zastąpić, ale czy jest w drużynie Lecha ktoś, kto mógłby za Pedro Tibę regulować to tempo gry? A może jednak jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że Lech jest absolutnie uzależniony od Portugalczyka i jeżeli ma grać dobrze, to musi on być na boisku. Ja myślę, że się przyzwyczaili ci młodsi zawodnicy, że jest taki bufor bezpieczeństwa w postaci Tiby, tak jak był kiedyś przez lata Trałka, krytykowany, ale bez tego Trałki widać było, że Muchar nie dźwignie tego. No i co widzimy po tym meczu, bo też można było się spodziewać, że Dariusz Żuraw da szansę gdzieś Karlu Mucharowi, żeby w tym spotkaniu zagrał na Kupczaka i Trałkę, żeby gdzieś tam się z nimi poobijał. Tego nie zobaczyliśmy i było widać, że Marchwiński to nie jest klasa Tiby i faktycznie no tylko on mógł taką akcję przeprowadzić gdzieś tam w końcówce. A jeszcze wrócę do tego, co mówił Kuba i do tej ofensywy Warty Poznań. No to te statystyki pokazują jasno. Michał Jakubowski, 25% wygranych pojedynków. Robert Janicki, 19%. Kuzimski, 20%. No to jak się wygrywa 1-4, 1-5 pojedynków, no to trudno mówić tutaj o szukaniu bramki. Tak samo straty. 13% Kuzimski, 10% Janicki, Jakubowski bez udanego dryblingu. I to było widać, bo wielokrotnie Warta miała taki moment w trakcie fazy przejściowej, gdzie mogła tą piłkę wyprowadzić, posłać na skrzydło. Tam, tak jak mówisz, brakowało szybkości na skrzydle, a dwa, Robert Janicki, bardzo dużo strat w tym spotkaniu i nie dziwiła decyzja trenera Tworaka, który zmienił Janickiego i wprowadził Czyżyckiego, który na dobrą sprawę również tych statystyk nie poprawił, więc na szczęście Piotr Tworek sam mówił po meczu, że jest świadomy tego i mówił, nie owijał w bawełnę po prostu, że jest Warta niegotowa, nie ma tej jakości w ofensywie i muszą coś z tym zrobić, wiedzą, że tam leży największy problem Warty. To jeszcze wracając do Tiby, to jest jeden człowiek, który moim zdaniem jest w stanie w Lechu Poznań zastąpić Tibę w stosunku 1-1, to jest Jakub Moder. Tylko kto zastąpi Jakuba Modera potem, to już nie mam na to pomysłu. No i właśnie, to jest
problem, że właściwie jeżeli Lech Poznań gra bez tego magicznego trio w środku pola, bo jest jeszcze Dani Ramirez, który też swoją pracę oczywiście w tej drużynie wykonuje, zresztą Dani Ramirez trafił w tym meczu do siatki, ale potem okazało się, że wcześniej Mikel Iszak był na minimalnej pozycji spalonej. Tak. To był spalony powrotny. My się zastanawialiśmy, bo tam tak. To szło chyba na centymetry. Warto obejrzeć powtórkę, to genialne, naprawdę absolutnie genialne zachowanie Kieliby w tej sytuacji. No tak jak powinien się zachować środkowy obrońca. On wiedział, że nie ma absolutnie żadnych szans na to, że jeżeli piłka trafi do Iszaka, aby go w jakikolwiek sposób dogonić, robi krok, półtora kroku do przodu, zostawia Iszaka na minimalnym spalonym. Naprawdę, no wielka, wielka klasa Kieliby w tej akcji, tak naprawdę. Iszak nic tu źle nie zrobił, podanie też było chyba idealne, no po prostu naprawdę doskonałe zachowanie Kieliby. Akcja świetna i to też kolejna akcja, która pokazuje, że Mikel Iszak to jest piłkarz inny niż Christian Gytkier, piłkarz, który daje tak naprawdę drużynie dużo więcej. Być może w szerszej perspektywie czasowej okaże się gorszym napastnikiem niż Gytkier, bo nie będzie kręcił takich liczb, no bo jednak Christian no tutaj poprzeczkę zawiesił bardzo wysoko. Ale jeśli chodzi o grę Lecha Poznań, to on jest w stanie wpłynąć na nią na więcej sposobów i dzięki temu może na przykład taki Dani Ramirez mieć więcej szans na to, by strzelić gola. Iszak, co prawda, drugi mecz bez trafienia, to też trzeba podkreślić, ale jest to piłkarz ciekawy. Jak ty oceniasz występ Mikela Iszaka w tym meczu? No właśnie, Iszak, tak jak mówiliście, ta sytuacja, gdzie miał mieć asystę, ale no, był na minimalnym spalonym i to też w ogóle bramka, która mogła jeszcze bardziej otworzyć Wartę i wtedy, tak jak Kuba mówisz, twój scenariusz mógłby się sprawić, czyli Warta musiałaby się bardziej otworzyć, bo Warta świetnie zamyka te spotkanie, dopóki jest wynik na styku, dopóki jest 0-0. Ale jak ta obrona gdzieś przecieknie i worek się rozwiąże, to faktycznie Wartę można wtedy niestety karać. A co do Iszaka, to jeszcze taka rzuciła mi się sytuacja w drugiej połowie, kiedy on świetnie wyszedł właśnie na skrzydle, więc czego Gytkier na przykład nie robił albo bardzo rzadko to robił. Iszak zagrywa wzdłuż bramki i Michał Skóraś tam minimalnie przestrzelił w tej sytuacji, więc faktycznie on dużo pracuje dla zespołu. Jest takim bardzo trudnym do upilnowania. To też mówił Bartosz Kieliba przed meczem, bo kiedy go zapytałem, jaki ma pomysł na zatrzymanie tego zawodnika, on już wiedział, że on jest wszechstronny, że nie można go odpuścić nawet na chwilę w tym spotkaniu, że muszą mieć go na radarze i Kieliba faktycznie się nim bardzo dobrze zajął. Zresztą Ławniczak również. Kieliba, czwarty mecz w Ekstraklasie, tak, i wygląda jak profesor, więc to też zasługuje na dużą uwagę. Też Aleks Ławniczak wyglądał przyzwoicie. Generalnie, teraz już tak przechodząc do Warty Poznań, no to ktoś wczoraj użył takiego stwierdzenia, już nie pamiętam kto, kiedy dyskutowaliśmy o tym meczu, że Warta Poznań wygląda dobrze, mniej więcej tak do linii Mateusza Kupczaka, a potem już z przodu jest bardzo źle i tutaj jest wyraźny podział w Warcie Poznań, bo to nie jest tak, że w klubie z Drogi Dębińskiej wszystko wygląda źle i niedobrze. No nie, no to też bilans bramkowy i ta liczba straconych goli też o tym świadczy. No Warta naprawdę dobrze broni, pokazała to przy Bułgarskiej i no Lech, który miał tak naprawdę najmniej chyba klarownych sytuacji spośród wszystkich meczów ligowych rozegranych w tym sezonie. No to też świadczy o tym, jak ta Warta potrafi bronić i za to naprawdę wielkie ukłony dla poznaniaków. Tyle, że ciężko zdobywa się punkty, no Warta nie ma jeszcze gola, bo z przodu po prostu tej siły ognia nie ma. No, ja rozumiem, że jest Kuzimski miał powalczyć na przykład wczoraj w meczu z Lechem, miał powalczyć Kuzimski gdzieś z przodu po ogłówki i tak dalej, no ale 11 pojedynków główkowych stoczył Kuzimski, nie wygrał żadnego, no więc jego główne jakby zadanie chyba okazało się jednak, że go nie wykonał najlepiej, to raz. Dwa, były możliwości, bo to jest też rzecz, którą warto moim zdaniem po tym meczu podkreślić. Warta Poznań, jeśli byśmy zobaczyli tylko skrót tego meczu, to stworzyła sobie sytuację tylko po stałych fragmentach, tam po wrzutach z autu, po rogu i tak dalej. I to jest troszeczkę coś, moim zdaniem, co zaciemnia obraz tego spotkania. Warta Poznań miała 3-4 takie wyjścia z kontratakiem, gdzie naprawdę mogła Lecha skarcić, tylko zabrakło tam tej szybkości. Zabrakło szybkości Janickiego, zabrakło szybkości Kuzimskiego, którzy byli wtedy najbardziej wysuniętymi zawodnikami, Jakubowski i Rybicki, którzy tą szybkość ze skrzydeł jeszcze ewentualnie są w stanie dać, po prostu wspomagali. No, musieli się cofać głębiej, żeby wspomagać defensorów przy Puchaczu czy przy Czerwińskim, więc to jest zrozumiałe, że oni tak szybko do tych kontr nie mogli ruszyć. A Kuzimskiemu i Janickiemu tej szybkości ewidentnie brakowało. Przy lepszym zespole, a myślę, że z takim Lech zmierzy się w środę, no to może być już zdecydowanie trudniej. No jeśli chodzi o Wartę, to znowu statystyki, bo prześledziłem sobie, jak to wygląda, jeśli chodzi o nawet strzały. To pierwszy mecz z Lechem był pod tym względem najlepszy i to było 5 celnych strzałów plus słupek Janickiego. A później tak, 0 z Zagłębiem, 2 celne strzały z Piastem, 2 celne z Lechem. No, nieprzypadkowo Warta jeszcze nie zdobyła bramki.
nie szukałbym tutaj jakiejś analogii tak do pierwszej ligi, bo tam też Warta strzelała średnio 1,5 bramki na mecz i miała ten z tych trzech zespołów, Podbeskidzie, Stal i Warta, czyli z tych, które awansowały, to Warta miała tylko 17 bramek jakby bilansu na plus przy 29-26 rywali, więc Warta tak gra, strzeli jedną bramkę, gra bardzo ekonomicznie i z tego, co też tam słyszałem dzisiaj nawet w klubie, to jest przymierzany napastnik, on może niedługo dołączyć do Warty i co ciekawe, nie musi to być A, zawodnik z Polski, B, zawodnik za darmo, więc Warta wie, że jeśli da określoną jakość, to może być to transfer gotówkowy i nie zamykają się tylko na Polaków, szukają po prostu jakości obcokrajowca nie młodego, tylko wyraźnie usłyszałem słowo pan piłkarz, bo widzą, że brakuje. No nic dziwnego, Kuzimski no, nie jest goleadorem, w Ekstraklasie tak naprawdę dopiero stawia pierwsze kroki. On wcześniej grał. Gracjan Jaroch, pamiętajmy tak o tym, że to jest rezerwowy napastnik. To jest człowiek, który bardzo dobrze prezentował się w Warcie jesienią w zeszłym sezonie. W ogóle wtedy Warta grała zdecydowanie lepiej niż na wiosnę. Bo to wystarczało, tą jakość, którą mają. To ostatecznie wystarczyło. Jak sobie spojrzymy na te najlepsze postaci w Warcie, Jaroch, Janicki, pewnie Jakubowski, no to właściwie mam wrażenie, że tylko Michał Jakubowski jakąkolwiek jakość, choć też nie jakąś bardzo wysoką, prezentuje w tej chwili w Warcie Poznań. Także właściwie ten motor napędowy, ten taki trójkąt, bo oni często grali w trójkącie i to świetnie sprawdzało się w pierwszej lidze, no tutaj kompletnie jakby gubi się w Ekstraklasie i pytanie, czy to jest za niska jakość, czy jednak po prostu kiepska dyspozycja, twoim zdaniem, Kuba? No to ciężko stwierdzić, bo Jaroch rzeczywiście, mam wrażenie, że wczoraj na pewno dałby więcej od Kuzimskiego w tych sytuacjach, w których były. Warta, mając te możliwości wyjścia z szybkimi kontratakami, no to Jaroch by się tutaj lepiej sprawdził. Kuzimski ani właściwie żadnej piłki tak ani nie przytrzymał, nie dał się sfaulować, nie pozwolił dać chwili spokoju defensywie, więc no tych zadań swoich nie spełnił. A gdy była kontra, no to wiadomo było, że Kuzimski to nie jest zawodnik na to, żeby rozprowadzić szybką kontrę. Jaroch jest zdecydowanie do tego typu gry. Przydałby się Warcie, myślę, że zdecydowanie bardziej i byłem zdziwiony, że nie pojawił się na boisku nawet od pierwszej minuty meczu z Lechem. Właśnie myśląc, że na te kontrataki będzie próbował gdzieś tam liczyć trener Tworek. Myślę, że dla Lecha byłoby to bardziej niebezpieczne, aczkolwiek zgodzę się, że Jaruch z tego, co pokazywał, czy w tym okresie, no ta runda wiosenna to jest w ogóle taka dziwna, to jest taki okres taki pandemiczny, no nie wiadomo jak ją liczyć, natomiast no, na pewno nie jest takim zawodnikiem, jak był jesienią zeszłego roku. Tak, Kuzimskiego byśmy ten obraz chyba trochę zmienili, gdyby on na początku w tej trzeciej minucie trafił do bramki. To była typowa sytuacja Kuzimskiego, on to wielokrotnie pokazywał w pierwszej lidze i w niższych ligach, gdzie wystarczyło mu pół sytuacji i on tą bramkę strzelał, więc tu też wyprzedził obrońcę, tak? Taka piłka wstrzelona przez Rybickiego i on tam oczywiście mógł pokonać Bednarka, wtedy by pewnie jego ocena też się zmieniła. Natomiast nikt by nie pamiętał o tym, że przegrał 11 dokładnie pojedynków powietrznych i tak dalej. 13 sprawdzał, to tak. Bo napastnik ma strzelać gola. Tak. Christian Getwier by to strzelił, mam takie wrażenie. Dwie bramki z tego. Ale rzeczywiście, bo trzeba tutaj oddać Kuzimskiemu, że dobrze się zachował, dobrze wyczuł tę sytuację, poszedł trochę na krótki słupek w ciemno, tak samo jak mam wrażenie, że Rybicki trochę w ciemno tam grał. Być może na treningach ten wariant jest trenowany, ale wszystko to wyszło bardzo dobrze i mogło się to spotkanie. No, gdyby padł gol w tej trzeciej minucie, to mam wrażenie, że w ogóle ten mecz wyglądałby zupełnie inaczej, a tak niestety potem to się bardzo, bardzo powoli rozwijało dla obu drużyn. Panowie, porozmawiajmy sobie jeszcze indywidualnie o jednym zawodniku, a mianowicie o Mario Rodriguezie. To jest piłkarz, który wszedł na boisko, to jest nowy nabytek Warty Poznań. Tak się śmieję, że mało kto się spodziewał, że do Warty trafi Katalończyk wychowany w Realu Madryt z debiutem w La Liga i to w miarę świeżym, bo na początku lipca zadebiutował Mario Rodriguez w barwach Granady, a tu nagle wychodzi na boisko w zielonych barwach. No, nie grał zbyt długo, żeby go oceniać, ale czy wam się wydaje, że jest to piłkarz, który da Warcie taką jakość, żeby ona mogła w tej Ekstraklasie wreszcie zacząć podejmować rękawice z rywalami? No, rzeczywiście, za mało mamy takich tych akcji z tego meczu Rodriguez'a. Też bym nie chciał oceniać, bo jemu też tej szybkości, nie wiem jak on szybkościowo wygląda, natomiast wczoraj nie pokazał. Miał tam dwie takie sytuacje, w których też nie wyglądał na jakiegoś mega, mega szybkiego zawodnika, natomiast to też może być związane z tym, że nie wiemy na jakim on jest tak naprawdę etapie dokładnie przygotowań. Jest powoli wprowadzany pewnie do tej Warty. Ja myślę, że jeśli spojrzymy na skrzydła Warty, no to Rodriguez powinien sobie
mojej ocenie poradzić na przykład z Rybickim, żeby go z tego składu wygryźć, bo dla mnie Mariusz Rybicki jest takim zawodnikiem bardzo jednowymiarowym, schodzącym, tak próbującym grać zawsze na tą lewą nogę, no tylko, że wiemy jak to się najczęściej kończy. Wszyscy to wiedzą, a nie jest aż tak szybki w tych poczynaniach jak na przykład Arjen Robben, więc dla mnie jest to zawodnik, który na pewno może być wzmocnieniem Warty, natomiast no wczoraj troszeczkę za mało czasu spędził na boisku, żeby coś takiego ciekawego w nim zobaczyć. Na pewno fajnie skontrolował tam raz czy dwa razy piłkę, no to można w ciemno zakładać, że Hiszpan wychowany, urodzony w Katalonii, wychowany w szkółce Realu będzie to potrafił. Natomiast gdy wychodzi w ekstraklasie piłkarz, który sobie przyjmie na swobodzie, skontroluje piłkę, tak, przyjmie jeszcze kierunkowo, no to wtedy rzeczywiście wow. My zawsze stwierdzamy wow, tak, to jest grajek, ale to tak wcale nie musi oznaczać, że on rzeczywiście się sprawdzi. No dokładnie. Zobaczymy jak będzie wyglądał po tym aspekcie szybkościowym. Wczoraj to jakoś tak super nie wyglądało, a przecież pamiętajmy, że on wchodził około 70 minuty, był świeżym zawodnikiem na podmęczonego rywala i tej przewagi takiej szybkościowej nie widziałem. No, a na skrzydło szykowany zawodnik warto, jak ma tą szybkość. Nie bez powodu wszedł dopiero w 70 minucie, on po prostu jest niegotowy. Ja też tam rozmawiałem z zawodnikami, to pierwszy trening i akurat trafił na trening z Gierkami. No i tam nad nim, bo ten luz z piłką, no piłka mu nie przeszkadza, to podkreślali wszyscy zawodnicy Warty. I jeszcze tak, no słyszałem, że po prostu on, zanim trafił do Warty, to on miesiąc spędził na treningu indywidualnym. No, to nigdy nie zastąpi ci takiego normalnego okresu przygotowawczego, dlatego no Warta, no wiadomo, że nie ściągnie zawodnika gotowego z La Liga, bo nie ma takich możliwości, ja myślę, takich finansów. Ja klasy nie ściągnie więc, gotowego zawodnika. Ale co ciekawe, on miał jeden skuteczny dribbling, jedną próbę. I kilka razy faktycznie, Kuba, mówisz, jeśli przyjął piłkę, to widać było, że to on ma już inne zawieszenie, on już z tą piłką inaczej sobie radzi i balansuje, więc na pewno może dać Warcie taką właśnie jakość, że przytrzyma, może zagra pod faul. Taki typ trochę dla niego Ramireza, zachowując wszelkie proporcje, bo Ramirez już jest w lidze sprawdzony. No to jest też polska liga i nie trzeba szukać wielu przykładów, że Hiszpanie z trzeciej ligi się potrafili sprawdzać doskonale, nie wiem, jak Dani Quintana, a czasami tacy nawet z La Liga 2 mieli problemy. Przyszedł gdzieś, na czonowo i gdzieś przepadali, albo nawet z La Liga, jak Inaki Descarga kiedyś, tak, w Legii Warszawa. Także no to ciężko zgadnąć to zawsze, jak to wypadnie po samym CV. No widać, że tak jak Hiszpan, no umie świetnie operować piłką, widać, że jest nieprzygotowany, dajmy mu jeszcze po prostu czas. Iberyjczycy są bardzo nieprzewidywalni. Zobaczymy, czy sprawdzi się Warcie Poznań Mario Rodriguez. Mam wrażenie, że ten klub bardzo duże nadzieje w tym piłkarzu pokłada. Zresztą, no bo to pozycja, której potrzebuje wzmocnień na pewno. Zresztą musi, no bo rzeczywiście na tych skrzydłach po pierwsze Piotr Tworek nie ma zawodników zbyt wielu, a po drugie no ich jakość też pozostawia trochę do życzenia. Wspomniany Rybicki nie radzi sobie na razie najlepiej. Jakubowski gra w kratkę, ale pewnie na nim jeszcze można w dłuższej perspektywie polegać. No ale to trochę za mało, żeby zwojować ekstraklasę. No i rzeczywiście przydałby się też Warcie ów napastnik. Co do Rybickiego, bo Kuba, tam zwróciłeś uwagę, że faktycznie łamie do środka tą akcję często i wczoraj złamał taką akcję jedną. I czym to się zakończyło? Stratą, bo źle podał i od tego poszła ta akcja, gdzie ostatecznie spalony uratował skórę Rybickiemu, ale już wtedy chyba Piotr Tworek sobie tam zanotował, żeby tego Rybickiego jeszcze bardziej jemu się przyglądać i faktycznie... Lepiej muszło na lewej stronie niż na prawej, nie? To zdecydowanie, ale Warta nie ma też czasu, bo ma 14, tak naprawdę... Pamiętajmy, że jesień kończy się 19 grudnia, ale to będzie 14 kolejka, więc ewentualnie zimą jeszcze będzie można zareagować w klubie, z tym, że warto wykorzystać potknięcia rywali, bo i Piast zaczął, Pucharowicze gubią punkty, jest przecież pod Beskidzie Stal, które owszem strzelają bramki, natomiast jeszcze więcej ich tracą i tu Warta fajnie, że ma poukładaną tą defensywę, bo przy odpowiednim wzmocnieniu, bo to chyba już tylko liczba pojedyncza wchodzi w grę, są w stanie przekuć tą dobrą grę z defensywy w ofensywie. Znaczy, ja tu Warto akurat na Piasta bym jakoś specjalnie nie spoglądał. Wydaje mi się, że Piast tam na dłużej nie zagości z całą tą ekipą, która tam się chodzi znajduje. Chodzi o morale, bo jednak zawodnik przegrał. No, ale myślę, że Piasta 4 mecze bez bramki, żeby piłkarze Warty po prostu nie zwątpili w tą pracę swoją, w to, co robi trener Tworek. I trener Tworek chyba na szczęście też ma spokój. Warta nie jest klubem szalonym. Każdy wie, gdzie jest jej miejsce i że to
nie można teraz oceniać Warty, że jest po prostu słabo. Oni się cieszą każdym meczem w Ekstraklasie i już robią od kilku miesięcy wynik ponad stan, także tam nikt chyba trenera Tworka na dywanik nie będzie wzywał. Zaczęły się jakieś, moim zdaniem, niemądre dyskusje dotyczące przyszłości Piotra Tworka w Warcie, ale to zazwyczaj tak jest, że kiedy zespół zanotuje kilka słabszych wyników, to te dyskusje się zaczynają. Nie chciałem pochwalić zarząd, że właśnie jest spokój. Pod przerwali tym to, klub szybko to przerwał, tak. Podwyżka dla Piotra Tworka i pracuje oczywiście ten szkoleniowiec. Dalej zresztą mam wrażenie, że to, że Warta tak długo utrzymuje korzystne rezultaty, bo 4 mecze w Ekstraklasie Warty i do przerwy za każdym razem jest 0-0 i za każdym razem, no może poza meczem z Lechią, gdzie tam zieloni mieli przewagę, no to Warta jest zespołem słabszym, ale utrzymuje wynik 0-0 i tutaj przede wszystkim dobra gra formacji defensywnej, ale też mądrość trenera, który wie, jak ten zespół ustawić, znając jego słabości, także no Piotra Tworka tutaj bym się nie czepiał. Pewnie on też siedzi w gabinecie i liczy na to, że zaraz po prostu tej piłkarskiej jakości mu dyrektor Graf dołoży do tej drużyny. Jasne, chciałem tylko właśnie uspokoić, że to jest, że te wyniki początkowe Warty, nie ma jakby się co teraz, to nie jest moment, kiedy trzeba bić na alarm i jakby drzeć szaty, bo w Warcie wszystko ma ręce i nogi, tam nie robią nerwowych ruchów i nawet Alex Sławniczak, ta postać, on nie gra tylko dlatego, że jest młodzieżowcem. Wczoraj ponad 90% celnych podań, większość wygranych pojedynków, więc Ławniczak, mimo tego, że też debiutuje w Ekstraklasie, to nie jest przykład choćby Jana Sobocińskiego sprzed roku w ŁKS-ie, że fajnie wprowadza piłkę, ale no, często ją traci i z czego idą bramki, więc tu pod tym kątem Warta ma przewagę. Zaryzykowałbym tezę, że byłbym bardzo zdziwiony, gdyby to był jedyny sezon Ławniczaka w Ekstraklasie, niezależnie od losów Warty Poznań. I to dla niektórych piłkarzy taki awans Warty, nawet jeżeli miałaby ona spaść po jednym sezonie, jest ogromną szansą, żeby się pokazać i żeby na tych piłkarskich salonach w Polsce zagościć na dłużej. Jeszcze tak a propos dobrze wprowadzających piłkę obrońców, to z nimi jest troszeczkę tak, że są tak samo przereklamowani jak bramkarze, którzy dobrze grają nogami. Że pozwolę sobie na taki drobny żarcik. Nie, dlatego Ławniczak mówię, fajnie, nie gra tylko dlatego, że ma, to jest tylko jego dodatkowy atut, a nie po prostu PESEL sprawia, że on gra. To jeszcze jeden piłkarz z Warty, Jakub Kuzdra. Też wydaje mi się, że zaskoczenie, bo to był piłkarz, który był na liście transferowej. Warta nie chciała go po tym sezonie pierwszej ligi, po którym udało się awansować. Gdzieś tam z musu być może zaczął on ten sezon i zaczął grać. No i nagle okazuje się, że Jakub Kuzdra w tej Ekstraklasie radzi sobie, jest pewnie jednym z lepszych zawodników Warty. Bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o takie cechy wolicjonalne. No taki trochę podobny do Damiana Janikowskiego i tak rzeczywiście wygląda tak trochę też na boisku, taki waleczny gość. Natomiast no jest ta rzecz, która mi osobiście bardzo, bardzo przeszkadza w zawodnikach prawonożnych ustawionych na lewej obronie. Ja po prostu uważam, że na dłuższą metę to jest wariant, który się gdzieś tam nie sprawdza. A wczoraj musiał zastosować ten wariant Piotr Tworek, tak, ponieważ nie mógł zagrać Jakub Kiełb. Ja zdaję z tego sprawę, natomiast mówię bardziej, teraz myślałem, że mówimy o przyszłości Jakuba Kuzdry. To raczej nie widzę go jako lewego obrońcy docelowo, bo uważam, że to jednak jest hamowanie zawodnika. Jestem ciekaw, czy Jerzy Brzęczek by się dosłownie hamowanie, bo on wczoraj był najszybszy tam, ponad 30, prawie 34 na godzinę pobieg, więc zawsze jest hamowanie. Przy wybiciu piłki musisz się obracać w gorszą stronę, gorszą dla ciebie, czyli dla rywala. Tak, przy wrzutce też musisz się obrócić, raczej odchodzić od bramki, a nie dochodzić. No jest mnóstwo rzeczy, których im dużo takich sytuacji, które w futbolu złamały karierę zawodnikom. Właśnie takim młodym, kiedyś, nie wiem, Davide Santon był w Interze, taki wielki talent włoskiej piłki, ale nie miał gdzie grać, bo prawa obrona była zajęta przez Maikona, to rzucali go na lewą, no i chłopak kariery większej nie zrobił, bo no niestety moim zdaniem to jest coś, czego się nie przeskoczy i wolę, jak ten prawonożny zawodnik gra na prawej obronie. Więc jeśli Kuzdra rzeczywiście udałoby mu się wygryźć Grzesika, wydaje mi się, że ma więcej walorów na obecną chwilę niż Grzesik, jeśli chodzi o przede wszystkim takie wejście do przodu, chęć takiego podłączenia się, też bardzo, bardzo szybki, taki ambitny chłopak, no to naprawdę wczoraj moim zdaniem no obok Trałki najlepszy zawodnik Warty. Tak to chyba wygląda w tej chwili w Warcie, że jeżeli Piotr Tworek wierzy w to, że w ofensywie da się coś zrobić w danym spotkaniu, to postawi prędzej na Jakuba Kuzdrę. Jeżeli uznaje, że potrzebuje zawodnika, który będzie bardziej stabilny w defensywie, wtedy stawia na Jana Grzesika. A pamiętajmy, że do tego dojdzie jeszcze Mateusz Spychała. Tak, tak. I nagle się okazuje, że po tej prawej stronie ma sporo jakości trener Piotr Tworek, a po lewej stronie jest ten biedny, samotny Jakub Kiełb i nikt więcej. Także jeżeli nie będzie mógł grać Jakub Kiełb, to któryś z tych prawych obrońców za każdym razem będzie poszkodowany, bo będzie musiał grać na tej niewygodnej, jak mówiłeś, Kuba, dla siebie pozycji. Tak, no Kuba Kuzdra, faktycznie jego przypadek jest ciekawy, bo on już tak
pół walizki, można żartować, miał spakowane i czekał na tą drugą część. Nagle się okazało, że zanim przyjdzie jego zmiennik, no to jednak on musi grać. No i w meczu z Lechią jeden z lepszych piłkarzy Warty. Tak samo było w kolejnych spotkaniach. Wczoraj również on wiele akcji przecież przerywał. I myślę, że będzie zmiennikiem po prostu. Zostawiono go w klubie, aby był zmiennikiem naturalnego lewego obrońcy, czyli właśnie Kuby Kiełba. Tak nam podryfowała ta dyskusja trochę w stronę Warty Poznań, bo rzeczywiście skupiliśmy się na klubie z Drogi Dębińskiej. Być może dlatego, że tam jest więcej problemów do przegadania niż w Lechu Poznań. Ale Lech Poznań ma przed sobą bardzo ważny mecz. Jedzie na Cypr i zagra tam w środę z Apollonem Limassol, który wygrał 3-1 swoje spotkanie ligowe z Anatolisem Famagusta, byłym klubem Niki Kaczarawy, tak swoją drogą. No i pytanie, jak się zapatrujecie, panowie, na to spotkanie? Wiele wskazuje na to, że już dzisiaj Lechici tam będą, na Cyprze, tam się znajdą, przyzwyczajając się też do tej wysokiej temperatury, bo wszyscy straszą, że ten gorąc może mieć wpływ na to spotkanie ogromne i że już nie jeden zespół, grając na Cyprze w takich letnich okolicznościach przyrody, się wyłożył. I pytanie, czego się tutaj spodziewać? Przede wszystkim, czy to będzie trudniejszy stopień do pokonania niż szwedzkie Hammarby? No to powiem tak, to troszeczkę z tą temperaturą jest jak z tą sztuczną nawierzchnią w Szwecji, że zawsze gdzieś tam szukamy sobie tych utrudnień. No będzie taka sama dla obu drużyn. Można mówić, że Cypryjczycy bardziej są do tego przyzwyczajeni, a tam Cypryjczyków w składzie to wyjdzie pewnie dwóch tak naprawdę maksymalnie. Szwedzi też byli bardziej przyzwyczajeni do sztucznej nawierzchni. No właśnie, więc ja bym aż na to takiej uwagi specjalnie nie zwracał. Jeśli chodzi o szanse z meczu Hammarby-Lech, oceniałem 50-50, tu oceniam też 50-50, aczkolwiek myślę, że Apollon będzie trudniejszy rywalem dla Lecha niż Hammarby. Wynika to z tego, że oni naprawdę dobrze weszli w ten sezon. Oni nie przegrali meczu. 3 zwycięstwa, 1 remis. Tak, jeden remis niespodziewany na początku. Wygrali z Anortozicem Famagusta, którego ambicje sięgają walki o czołowe lokaty na Cyprze. Także oni w zeszłym roku bili się o to pseudomistrzostwo tak naprawdę na Cyprze, bo to Omonii zostało ono przyznane w ramach, w związku z pandemią, ten sezon został niezakończony. Natomiast to oni mieli realne szanse na to, żeby po to mistrzostwo sięgnąć tak naprawdę. Po prostu w momencie zakończenia rozgrywek byli tam ciutkę za Omonią. To zwycięstwo, moim zdaniem, tego Apollonu z tą Anortozisem pokazuje, że jest to zespół w dobrej formie. To moim zdaniem odróżnia ich od Hammarby, które grało w kratkę. Ja wiem, że tuż przed meczem z Lechem wygrali w Göteborgu tam 4-0. No ale potem zremisowali u siebie z Helsingborgiem 2-2 i Hammarby grało tak w kratkę. Natomiast Apollon wydaje się, że jest w dobrej formie i jest zespołem doświadczonym. To jest cypryjski taki zespół, model budowania zespołu, czyli pościągamy sobie takich Hiszpanów, Portugalczyków, Francuzów, tam w kadrze znajdziemy doświadczonych już z obyciem w tych ligach. To jest taki trochę taki sposób, w który budują cypryjskie kluby. No takim są oni miejscu w tym łańcuchu transferowym w Europie, że dość często właśnie tego pokroju zawodnicy tam trafiają. Tam jest po prostu inny pomysł na budowanie drużyny w Polsce z napinka, żeby jak najwięcej młodych, a na Cyprze biorą sobie starszych, ale z umiejętnościami często. Tak. Więc myślę, że Lech będzie miał tam trudniej niż w Szwecji, a pomijając wynik, no to w Szwecji nie było łatwo, nie? To oczywiście za 10 lat będziemy sobie mówili, jak zobaczymy gdzieś tam suche statystyki, o 3-0, lekko pojechaliśmy do Hammarby, spokojnie przywieźliśmy awans. Tak nie było, to jest moim zdaniem wynik troszeczkę mylący to wszystko i myślę, że na Cyprze może być jeszcze trudniej. No bo tak, przeanalizujmy sobie jeszcze ten mecz z Hammarby. No to pierwszy gol po błędzie. Świetnie to Tiba zrobił, ale no jednak po ewidentnym błędzie obrońcy. Potem czerwona kartka i trochę w efekcie tej przewagi padają kolejne 2 gole. Oczywiście na papierze zostaje 3-0, ale to nie jest tak, że to był spacerek i my tam pojechaliśmy do Szwecji jak po swoje. Nie no, mecz się kapitalnie ułożył, zwłaszcza w drugiej połowie, bo tam widać było, że Lech zyskuje pewność siebie i zaczyna rozumieć tą sztuczną murawę, bo tak się śmiałem, że sztuczna murawa, niewygodny rywal, Szwedzi na wyjeździe, Zlatan i tak dalej. No mnóstwo wymówek, tak? Na szczęście Lech po nie sięgnął. Nie musiał Dariusz Żuraw później ich używać na konferencji pomeczowej. I co ciekawe, faktycznie, tak jest często w pucharach, że zwłaszcza teraz, jak jest jeden mecz tylko bez rewanżu, no to Filip Bednarek potwierdził, że jednak może dać jakość Lechowi, to jest ciekawe. Bo wcześniej te jego występy były mocno krytykowane. I później faktycznie, co zrobił, co było ciekawe, że Lech po strzeleniu tej pierwszej bramki, którą de facto dostał w prezencie, Tiba oczywiście wyciągnął rękę po ten prezent, bo to też tak nie można powiedzieć, że tam
piłkarz mu podał tą piłkę. Natomiast później Lech się nie cofnął, tylko szukał zamknięcia tego meczu i to było ciekawe, zwłaszcza, że my nie jesteśmy przyzwyczajeni, że polskie zespoły grają tak na wyjeździe w pucharek, że szukają zamknięcia meczu, tylko raczej starają się dowieść korzystny wynik, co często się kończyło różnie, chociażby właśnie Apoel, Wisła, Kraków, pamiętny mecz i też właśnie tam Wisła czekała na to z wynikiem 2-1, bo miała w końcówce, straciła bramkę i sen o Lidze Mistrzów trwał dalej. Jeszcze tylko wrócę do wylotu, bo mówiłeś, tak, dzisiaj wylatują około godziny 15, o 14 się meldują na lotnisku, więc to jest charter, więc mają ten komfort piłkarze Lecha. I wczoraj mieli testy na COVID, one już prawdopodobnie są, teraz tylko czekają na oficjalne przesłanie i tak naprawdę będą mogli lecieć. Miejmy nadzieję, że polecą w komplecie. To chwalenie Lecha za tą grę ofensywną jest jak najbardziej słuszne. To oczywiście to 11 na 10 Lech, naprawdę to był bardzo fajny fragment Lecha w Szwecji, że 11 na 10 się nie cofnęli, zdominowali, nie pozostawili właściwie tak naprawdę żadnych złudzeń. Natomiast to jest też tak, że to mi się podoba, bo mi się podoba akurat sposób gry Lecha, to się przyjemnie ogląda, tylko że mam wrażenie, że Lech jest też taką zespołem jedno w miarę. Jeśli Lech tak nie może grać, a musi gdzieś tam chwilę pocierpieć i się pobronić, to jest to zdecydowanie gorzej już wygląda w poczynaniach Lecha. Lech i w takiej grze czuje się znakomicie, kiedy operuje piłką, kiedy ma przewagę optyczną i tak dalej. Trochę to wygląda tak, że chcesz, żeby Lech czuł się bardzo niekomfortowo, po prostu zabierz mu piłkę. No dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Natomiast myślę, że Apollon tego nie zrobi. To nie jest jakiś zespół, który, jak sobie spojrzymy na statystyki ich meczów, który zabiera piłkę rywalowi, ale jest to myślę, że doświadczony, cwany zespół, który wątpię, abyśmy mogli się spodziewać, że będzie nam rozdawał takie prezenty jak Björklund w Szwecji. Oczywiście tam Tiba troszeczkę dołożył, żeby ten prezent dostać. No, po prostu ten list do świętego Mikołaja wysłał i dostał to, co chciał, ale jednak Björklund miał tam olbrzymie zasługi przy tym golu i to nie ma co tego ugrywać. Dlatego spodziewam się, że może być trudniej, że tego cwaniactwa tam są naprawdę doświadczeni zawodnicy ponad 30-letni z przeszłością gdzieś tam w Bradze, na ligach w lidze angielskiej. Adam Salaj, Węgier też jest, ale ten Valentin Rubers, obrońca francuski z przeszłością w ligach angielskich. No są tam ludzie, którzy gdzieś tam jakiegoś doświadczenia boiskowego mają dużo i na pewno to będzie dużo bardziej niewygodny rywal dla Lecha niż Hamar, by mimo wszystko nadal oceniał szansę 50 na 50, bo Lech z taką grą i z tym, co chce się prezentować, absolutnie nie ma się czego wstydzić, a na pewno już nie jest w takiej sytuacji, żeby bać się jakiejkolwiek drużyny z cypryjskiej. Nie trzeba daleko szukać, bo to Omonia Nikozja przyjechała do Legii i faktycznie tymi doświadczonymi zawodnikami z obcokrajowcami pokazała Legii miejsce w szeregu, więc no na pewno, tak jak mówisz, bardziej 50 na 50. Trudno tu wskazać faworyta, bo to zależy od tego, jak się znowu mecz potoczy. Jeśli Filip Bednarek znowu uratuje Lecha, obronę Lecha, która dostaje piłki za głowę, za linię obrony, no to wówczas Lech będzie miał szansę na korzystny wynik. Jeśli straci szybko bramkę, no to będzie problem. Nie, to już do tych piłek za linię obrony nie wracajmy, bo to w pewnym momencie miałem wrażenie, że to jakiś happening jest tam się odbywa w Sztokholmie, bo 3 razy to samo. Niesamowite. To naprawdę szokujące było. Jak można 3 razy popełnić tak samo bardzo prosty błąd, tak. No to o to trzeba zapytać rzeczywiście stoperów Lecha Poznań, bo to strach człowieka wziął, jak na to patrzył. To, że my po tych, bo to chyba były 3 takie akcje, kiedy po prostu piłka lądowała za plecami obrońców, a tam pojawiał się szwedzki napastnik. To, że my po tym nie straciliśmy gola, to naprawdę zasługa sporo Bednarka. Szczęścia. Zasługa Bednarka i też mieliśmy sporo szczęścia, bo też ci zawodnicy mogli zachować się lepiej i Bednarkowi na skuteczną interwencję po prostu nie dać szans. Oczywiście, to prawda. Natomiast wracając do tego, to ja miałem wrażenie, że zastanawiam się przez chwilę, czy nie oglądam powtórki po prostu tego, co jest przed chwilą. Nie no, bardziej klasowy rywal po prostu to wykorzysta. I Lech, jeśli Lech chce coś tam ugrać, a na pewno chce, bo nie ukrywają tego w klubie, że to jest celem Liga Europy, no to takich prezentów nie może rozdawać też. Cały czas wywołujemy tego Filipa Bednarka. Ja bym chciał trochę o tym zawodniku porozmawiać. On bardzo krytykowany, zresztą słusznie za początek sezonu, gdzie kilka razy zachował się w sposób niedobry. Tutaj kilka dobrych interwencji. W meczu z Wartą też to, co miał obronić, to obronił. Nie było tych sytuacji dużo, ale kiedy trzeba, to zachował się odpowiednio. Jak wy oceniacie tę postać? Bo są tacy, którzy twierdzą, że może to jednak jest piłkarz, który docelowo okaże się lepszy od Mikaja van der Harte. Ja mam wrażenie, że to podobni bramkarze, którzy mają podobne problemy. Dokładnie jest, dokładnie tak. Widać, że oni są z tego samego sklepu holenderskiego szkolenia bramkarzy wyciągnięci. I nawet chyba są, jeśli chodzi o wzrost, mają chyba identyczny. To jest w ogóle tak. Pierwsza rzecz, którą im zarzucam, na którą
tak naprawdę oni mogą mieć pretensje właściwie chyba tylko do swoich rodziców i dziadków, ewentualnie o geny, że po prostu... do klubu, że ich wzięli. Że po prostu ich, tych centymetrów im troszeczkę brakuje dzisiaj na tej pozycji bramkarza, co widać przede wszystkim na przedpolu. No, trudniej jest im bez tych centymetrów wyjść pewnie po piłkę. No, mam nadzieję, że Kotorowski się nie obrazi, jak to powiem, ale dla mnie to trochę Filip Bednarek jest takim Krzysztofem Kotorowskim. On miał takie swoje właśnie te przyruchy, krok do przodu, krok do tyłu, gdzieś tam nie wiedział, czy wyjść, czy nie wyjść. I ja czasami tak tego Kotora trochę w Filipie Bednarku widzę. Zresztą on wczoraj sam o tym mówił, że ma sobie o to do siebie największe pretensje, że brakuje mu takiej decyzyjności, takiej pewności, że jak już idę, to idę, a nie, że robię krok do przodu i krok do tyłu, no bo to wiadomo, że to stawia się wtedy po prostu w najgorszej sytuacji. To jest super gość na linii. To widać, że to jest obdarzony bramkarz dobrym refleksem, czuje się na linii świetnie. Natomiast ten brak centymetrów powoduje to, że na tym przedpolu no, nie czyści, nie robi porządku i myślę, że to się nie zmieni. Myślę, że taki bramkarz to chyba powinien po prostu wbić sobie do głowy jedno. Jak nie musisz, to zostaj na linii. Dokładnie tak. W Holandii, bo czasami musisz. Obaj byli opuścić. W Holandii chwaleni mimo wszystko, chociaż bardziej Mickey van der Hart miał lepsze statystyki. Natomiast zawsze z Holandii były takie skróty, magazyny, po prostu tam było najwięcej takich kiksów bramkarskich, więc może za tą grę nogami byli najbardziej chwaleni i to doceniali w lidze, w Eredivisie i w drugiej Eredivisie. No tutaj faktycznie nie czuć takiego bezpieczeństwa. Ta obrona Lecha jest trochę jak szwajcarski ser momentami i jeśli piłka przechodzi bardzo łatwo za linię obrony, no to tak naprawdę Filip Bednarek zagrał ponad stan, można powiedzieć, z Hammarby, ale to nie jest jego naturalna dyspozycja, tak? To on nie musiał tego obronić i nie ma co liczyć, że Filip Bednarek wybroni Lechowi znowu kilka sytuacji i tak naprawdę Lech ściągnął takiego samego zawodnika właśnie zamiast no, innego, tak? On miał być do rywalizacji, więc też nie można winić Bednarka, że on gra, no. A tu ja się akurat nie zgodzę. Ja uważam, że Filip Bednarek akurat w takich sytuacjach jak z Hammarby jeszcze Lechowi może kilka meczów wybronić, no ale niestety, no dla mnie w dzisiejszych czasach wadą jest to, że to jest gość, który... To też Lech ma z czym problem największy? Z obroną stałych fragmentów. I nie masz wsparcia od bramkarza, który nie wyjdzie ci po tą piłkę na czwartym, piątym Nie masz za przeproszeniem Puto, który jak wyszedł do piłki, no, to... dokładnie. To po prostu się rozpychał łokciami i okej, nawet nieraz też gdzieś tam się minął, ale no on powiedzmy na te 8 wyjść, 7 ekspediował piłkę. Ale to przecież będąc napastnikiem, czy będąc zawodnikiem w polu karnym, to odczuwasz też respekt przed takim bramkarzem, który wiesz, że pójdzie jak do pożaru po tą piłkę i nawet może popełnić błąd, ale jak leci na siebie taki byczek, to jest zupełnie inny odbiór niż jak biegnie w twoją stronę. No zobaczmy sobie też zresztą tych wszystkich bramkarzy dzisiaj w futbolu, no takich... Takich ludzi poniżej 1,90 m na tej pozycji, tak naprawdę, no to już są trochę koszykarsko-siatkarskie warunki. No ale no to są to pojedyncze przypadki, ale widzisz, zmieniasz Keylora na, tak naprawdę zmieniasz Keylora na Courtois. No, no to są ludzie mający 1,88 m. No Neuer też, Stegen, zobaczmy na najlepszych bramkarzach. To są znowu wyjątki potwierdzające regułę. Tak, ale to mówię, no Keylor Navas to jest taki jeden z niewielu teraz wyjątków. No po prostu, no inaczej to wygląda, inaczej się tych ludzi segreguje teraz do szkolenia. To wynika z tego, że po prostu cały futbol jest coraz bardziej fizyczny, ci ludzie są po prostu wyżsi wszędzie, ci napastnicy są silniejsi i tak dalej, no więc siłą rzeczy ci bramkarze też muszą być. Jeśli taki Meksykanin Campos pewnie by sobie nie pograł za dużo. Tak, nie ma szans. No. Tak sobie wspominając. Jeszcze a propos Filipa Bednarka, to wydaje mi się, że dobra informacja dla Lecha jest taka, że to jest bramkarz, który w dwóch meczach pod rząd zachował czyste konto. Jeżeli jego pewność siebie ma być na wysokim poziomie, no to te dwa poprzednie spotkania rzeczywiście mogą być pomocne w tym meczu na Cyprze. Filip chyba trochę odpuścił kontakt z mediami. Może dla niego to teraz będzie lepsze, jeśli trochę się wyciszy i skupi właśnie na pracy, bo faktycznie te dwa mecze pokazały, że on jest w stanie zagrać na zero i wybronić kilka sytuacji, bo czy właśnie z Hammarby, czy tak jak wczoraj, zwłaszcza przy tym strzale Ławniczaka i Trałki, on wybronił to, co miał. Nie wiem, czy by sięgnął piłkę, faktycznie brakowałoby tych centymetrów, gdyby piłka była lepiej uderzona, ale to już ciężko sprawdzić. No i plusem Lecha, że nie stracił bramki po stałym fragmencie, więc to też faktycznie może budować przed meczem z Cypryjczykami. Ja to się zastanawiam, co się stanie, jak Lech kiedyś straci gola z gry. To będzie prawdziwy szok. Szok. Szok i a wydaje się, że jeżeli ktoś miałby to zrobić, to mogą to być niestety Cypryjczycy, którzy na pewno tej jakości piłkarskiej w sobie mają bardzo dużo. Już z rachunku prawdopodobieństwa wynika, no, że prędzej czy później taką bramkę z gry niestety będzie trzeba stracić. No, miejmy nadzieję, że nie w środę.
Natomiast jeśli chodzi o pewność Filipa Bednarka, to, to nie wiem, czy te, na pewno czyste konta wpływają na morale, jest zadowolony i tak dalej, ale myślę, że takie 2-3 wyjścia po jakąś piłkę naprawdę z dośrodkowania, wzięcie jej po prostu od razu z nad głowy napastników dodałyby mu więcej pewności siebie niż te kolejne interwencje. Pytanie, czy będzie chciał ryzykować. No, i pytanie, czy ja bym chciał, żeby on ryzykował, no właśnie, też się zastanawiam. Zastanawiające. Jak wy sobie wyobrażacie ten mecz na Cyprze? Jak on może wyglądać? Bo Lech jest zespołem, który, tak jak mówiłeś, Kuba, i tak jak ja wspominałem, lubi być przy piłce. I czy Lech będzie przy piłce, czy Cypryjczycy im twoim zdaniem na to pozwolą, czy jednak trzeba brać pod uwagę inny scenariusz? Spodziewam się, że może być Lech przy piłce, że jednak to posiadanie piłki będzie większe po stronie Lecha Poznań, że to jednak Lech będzie tam starał się więcej akcji kreować w ataku pozycyjnym, natomiast Apollon będzie tych swoich szans szukał pewnie w kontratakach. No, myślę, że Cypryjczycy też doskonale zdają sobie sprawę, że no, oglądają te mecze dzisiaj, tak jak trener Żuraw mówił już przed Hamarby, że czy, jak pytany o to, czy Isak mu coś mówił o Hamarby. No, nie, to nie są te czasy, że Włodzimierz Smolarek grał gdzieś w Holandii i wszyscy dzwonili do Holandii, do Włodzimierza Smolarka, żeby się dowiedzieć, jak gra jakiś holenderski zespół. No umówmy się, no, jest mnóstwo różnych rzeczy. Giszak przychodził przed meczem z Hammarby do gabinetu Dariusza Żurawia, to Żuraw mówił, nie przeszkadzaj mi, bo oglądam. No. Mniej więcej tak to wygląda. No, nie oszukujmy się, Apollon też wie wszystko o Lechu i wie, że będzie czekał, myślę, na te swoje ale stałe szagmy. Ale może kibice czują się bardziej komfortowo, jak Lech ma w swoich szeregach takiego szpiega z danej ligi, to mamy dobrą informację. Nika Kaczarawa na pewno rynek cypryjski dobrze zna. Nika Kaczarawa, ale w ogóle chyba porównując te dwa mecze, to będzie inny mecz niż z Hammarby, gdzie Hammarby grał bardziej fizycznie, typowo skandynawska piłka. Cypryjczycy też lubią piłkę przecież, tak? Bardzo wielu technicznych zawodników, to Kuba chyba potwierdzisz, no tak, z tych obcokrajowców, to może być tak, że obydwa zespoły będą się męczyły właśnie bez piłki. Tylko że Cypryjczycy, mówię, no oni są zespołem starszym, bardziej zaawansowanym wiekowo i na pewno nie będą w stanie tak wysoko atakować przez dłuższy okres Lecha, żeby ten Lech tej piłki nie miał częściej. Myślę, że oni będą sobie spokojnie czekać na swoje szanse też i będą czekać, moim zdaniem, cierpliwie na te stałe fragmenty gry, które wiedzą, że w Lechu są piętą achillesową. Mecz z Wartą tego tak naprawdę nie zmienia, bo możemy sobie mówić, że fajnie, bo nie straciliśmy bramki po stałym fragmencie gry, no ale nie straciliśmy, bo Ławniczak tak naprawdę uderzył troszkę za bardzo w środek i nie straciliśmy, bo Trałka uderzył troszkę za nisko. No. I to jest taka jest prawda, natomiast to miała Warta sytuację po stałych fragmentach gry. To nie jest tak, że Lech nagle zmienił i krycie, o czym wspominali zawodnicy i wszystko już jest poukładane. Nieprawda. Nie, no właśnie, zobaczymy, czy ta zmiana krycia coś pomogła, czy nie wprowadziła jeszcze większego zamieszania, bo to niestety przy takim bronieniu, kiedy podejmujesz decyzję na szybko i szybko starasz się coś zmienić, to czasami skutek może być odwrotny do zamierzonego. To teraz jeszcze na koniec dwa pytania. Po pierwsze, czy wy byście, a propos tych stałych fragmentów gry, przy której parze stoperów czujecie się najbardziej zabezpieczeni przy tych stałych fragmentach gry, jeśli chodzi o Lecha Poznań? To ja przypadłem cię Rogne, Szatka. No to są, no, to są te, ci dwaj zawodnicy, którzy w tych sytuacjach dają mi największe poczucie bezpieczeństwa. Ale Cernomarkowicz lepiej wprowadza piłkę do gry. Ale jest troszkę elektrycznym zawodnikiem George. Jest takim, no widać, że to bałkańska krew tak cały czas w nim buzuje i ja tak zawsze troszkę gdzieś mi się tam poprawcie mnie, nie podnosi. No. Ta bramka z Legią na 1-0 Van der Hart, to nie w Cernomarkowicza właśnie? No tak. I gdzieś tam ten błąd komunikacyjny, to jest przypadek oczywiście, ale też wymieniłbym tą dwójkę. Rogne jest przede wszystkim lepiej zbudowany i grał też w Szkocji. Widać, że on w tych pojedynkach powietrznych czuje się zdecydowanie lepiej. No nie, ja uważam, że gdyby były piłka polegała tylko na pojedynkach powietrznych, to Rogne naprawdę miałby szansę na złotą piłkę nawet. Czułby się w domu dowartościowany. Oj, zdecydowanie tak. Mógłby dorównać wtedy swojej partnerce. Zdecydowanie. Ale kluczem jeszcze mogą być skrzydła, bo tak jak mówisz, zawodnicy Cypryjczycy są bardziej doświadczeni, więc też ta motoryka na pewno jest trochę na innym poziomie i co warto wykorzystać, a Lech potrafi, no bo nie wiem, taki obraz mam z meczu z Hammarby, 90 minuta i Puchacz po prostu biegnie, jakby w ogóle była pierwsza minuta, więc może te szybkie skrzydła zadecydują tym razem. Zobaczymy, czy upały to jest coś, co zmęczy Tymka Puchacza, bo mam wrażenie, że jego nic nie jest w stanie mu zabrać energii, no chyba, że upały cypryjskie, legendarne. Tak sobie wczoraj myślałem, patrząc na Tymka Puchacza, nawet zdając sobie sprawę z tych wszystkich jego niedoborów piłkarskich, które on cały czas ma, ale to prędzej czy później będzie piłkarz, który dostanie szansę w reprezentacji, takie mam poczucie. Szczególnie, pamiętaj, że ma bardzo
łatwo, bo jest na takiej pozycji, na której ale deficyt też, jest ale wieczny. Też między innymi to biorę pod uwagę. To, ale, to jakby... ale tak, zdrowie przede wszystkim, tak? Bo jest, jest dużo... dużo bardziej silny, lepiej zbudowany na przykład niż Arkadiusz Reca, a Maciej Rybus z kolei jest bardziej zaawansowany już wiekowo, więc też powoli będzie trzeba dawać szansę komuś młodszemu, więc Puchacz jest taką chyba naturalną pozycją. Mało tego, może na bardziej, na zespół może bardziej dominujący wyjść jako lewo skrzydłowy tak samo, tak? On może, albo jako prawo skrzydłowy, jest bardziej uniwersalny, więc myślę, że ale kwestia czasu. Daje, ale lepszą daje przewagę jako lewy obrońca, jeżeli jeszcze ma skrzydłowego, który dobrze z nim współpracuje. Albo środkowego, którego zabezpiecza. Z tendencjami do schodzenia do środka i wtedy rzeczywiście Puchacz ma przed sobą korytarz, który potrafi świetnie... A patrząc na polską ligę teraz, na to, kto jest liderem, to no, moim zdaniem Tymoteusz Puchacz, ale w tą stronę idzie teraz troszkę Europa, to jest człowiek, który jest skrojony do gry na wahadle przede wszystkim. Też. Mhm. I to jest rzecz, która te trendy w Europie mogą mu gdzieś tam rzeczywiście w przyszłości pomóc w znalezieniu jakiegoś klubu, bo moim zdaniem niedostatki techniczne to Tymoteusz ma i to widać, że on nie jest jakimś takim wybitnie uzdolnionym zadkiem. Ale oczywiście on motoryką... można na tym popracować. Chyba bardziej ustawienie. Mam wrażenie, że zawsze trochę z nim zostaną. Tak, a oczywiście. Natomiast jest no, niesamowicie przygotowany wydolnościowo, więc taki biegający gość na wahadle, w ogóle Lech ma te boki obrony, Puchacz i Czerwiński na wahadło tak naprawdę stworzone, natomiast no, wiadomo, że nie będzie Dariusz Żuro grał systemem z wahadłowymi, bo no, trzech obrońców środkowych w Lechu Poznań, ale to ciężko. Myślę, że większość trenerów zwraca uwagę, że Puchacz nie ma problemów technicznych, tylko bo on ma wiele driblingów, tak, wiele skutecznych, nie boi się w nie wejść, natomiast zwracają trenerzy uwagę na tą defensywę, że on gdzieś tam przy ustawieniu jeszcze w linii, w czwórce, no jeszcze ma sporo do poprawy i to też mówił Czesław Michniewicz, zanim go w ogóle powołał do swojej reprezentacji. O tym też wspominał Jacek Magiera wcześniej, ale już wielu na szczęście trenerów widzi go w pierwszej reprezentacji, więc też w tym aspekcie zrobił postęp. Czasami mam wrażenie, że polscy selekcjonerzy tak bardzo skupiają się na linii taktycznej, że trochę zapominają o takich indywidualnych umiejętnościach i dobierają mocno swoich piłkarzy pod swój pomysł na grę. Tak, tak. I często i taki Puchacz mam wrażenie, że był tego ofiarą. Ale ja łatwiej... się zgadzam z tym, że Puchacz rzeczywiście to ma z tym problemy, z tym ustawianiem, a jednak w tym ustawieniu z trójką środkowych i z dwoma wahadłowymi, to jeszcze masz to zabezpieczenie pośród tego lewego półśrodkowego obrońcy. To jest dla niego zdecydowanie lepsza pozycja i myślę, że to jest coś, co Puchacz, możemy pozwolić zrobić karierę. Puchacz w ustawieniu, tak jak mówiłeś, gdzie boczny pomocnik schodzi do środka i zostawia mu wolny korytarz, to jest jedno, a dwa, Puchacz musi czuć się pewnie, że może pójść do przodu i wtedy nie wiem, czy jeden z środkowych pomocników go zastępuje, albo tak mówisz, 3-5-2 ustawienie, no. Gdzie lewy obrońca w tych czasach, według tych trendów piłkarskich, ma najczęściej piłkę przy nodze spośród wszystkich zawodników, dlatego no, duże szanse dla Puchacza, jakby on jest uniwersalnym zawodnikiem i też na koniec was zapytam już króciutko, jakiego składu Lecha się spodziewacie? No bo na pewno Roszady w porównaniu do tego, co oglądaliśmy z Wartą, się pojawią. Na pewno Pedro Tiba, pewnie nie. Filip Marchwiński. I pytanie też, co z Michałem Skurasiem, który Kamiński. Chyba jakiegoś wybitnego spotkania nie zagrał. Nie, no to myślę, że tutaj chyba zaskoczeń nie będzie i Lech wyjdzie w tym swoim, moim zdaniem, tym razem, tym takim... powiedzmy galowym obecnie ustawieniu, czyli z Bednarkiem w bramce i w obronie z Czerwińskim... Rogne, Szatką i Puchaczem, w środku Moder, Ramirez, Tiba, Sykora z Kamińskim na skrzydłach i Isak w ataku. Skóra się zagrał z słabego spotkania do końca, bo też miał te swoje okazje. Gdyby znowu jedną czy drugą wykorzystał, też byśmy pewnie znowu zmienili optykę na jego temat. Ale z efektów go rozliczajcie. Ale tak, ale jednak Kuba Kamiński chyba jest szykowany do pierwszego składu. Myślę, że dlatego właśnie też Sykora wczoraj no i Tiba, schodził, wiadomo. A Kamiński wchodził, żeby trochę tych sił zaoszczędzić, więc nie spodziewam się, żeby Skóraj zagrał. Szczerze mówiąc, Tiba myślę, żeby nie wszedł wczoraj, gdyby Lech miał wynik bezpieczniejszy i myślę, że Dariusz Żurawia chciał mu dać odpocząć, ale zobaczył... Dariusza Żurawia zgotowałbym sporą burę Lechitom w szatni, że zmusili go do tego, żeby Portugalczyka poszedł. Tak, chcieli, żeby odpoczął. Tak, a myślę, że wynik spowodował, żeby on to wszedł, no i jak się okazało, pomógł. Panowie, bardzo dziękuję wam za wizytę w studiu. Musimy już kończyć, bo czas się skończył już jakiś czas temu. Kuba Szymczak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Kuba Treś, również dziękuję serdeczne. Państwu również dziękuję za uwagę. To było Fan Club Studio. Mateusz Kuźniewski, kłaniam się, do zobaczenia. Trzymamy kciuki za Lecha w środę.